Nazywam się Agnieszka Augustyniak i chciałabym zachęcić wszystkich mieszkańców miasta, a szczególnie mieszkańców Osiedla Wyzwolenia, do głosowania w pierwszym budżecie obywatelskim miasta Turku na dwa projekty. Projekt numer dwa to projekt związany z budową biaty rowerowej. Lokalizacja tego projektu to szkoła podstawowa numer 5. Jest to największa szkoła podstawowa w mieście i jednocześnie największe skupisko dzieci i młodzieży, które dzięki temu projektowi będą miały możliwość bezpiecznego pozostawienia swoich rowerów przy szkole, niezależnie od warunków pogodowych. Czy zima, czy wiosna, czy lato, czy śnieg, czy deszcz, będą bezpieczne warunki. Natomiast drugi projekt to projekt numer 25, projekt Aktywnie na Wyzwolenia, związany z budową i modernizacją nowoczesnego placu zabaw, ale również powiązanego z elementami siłowni plenerowej. I tutaj planujemy zbudować 9 stacji siłowni. To są elementy, które będą mogły być wykorzystywane przez dzieci, młodzież, seniorów. Takiego elementu do tej pory jeszcze nie było na terenie osiedla Wyzwolenia, dlatego myślę, że będzie się cieszył on dużym zainteresowaniem. Oczywiście w projekcie tym uwzględnione zostały również takie dodatkowe elementy, związane m.in. z budową zaplecza dla rowerzystów, stoliki szachowe, ławeczki z oparciami, no i również nowe nasadzenia zieleni. Także jeszcze raz chciałabym zachęcić wszystkich do głosowania, szczególnie na te dwa projekty. Dziękuję bardzo.